Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Nie wiem, kiedy dokładnie ten film weci. Więc albo witam Was w ostatnim filmie w roku 2022, albo w pierwszym filmie w roku 2023. A niezależnie od tego, kiedy ten film weci, to życzę Wam szczęśliwego nowego roku, oby był lepszy od tego poprzedniego. No, bo niestety mieliśmy kolejny rok z jakąś taką większą, gorszą sytuacją. Więc oby taka sytuacja się nie zdarzyła i oby Wam się dobrze wiodło, oby wszystkie jakieś tam Wasze zamiary się spełniły. Nie wiem, co więcej, bo Ci jestem dobry w jakichś większych życzeniach, ale po prostu szczęśliwego nowego roku, oby był od poprzedniego. Dobra, to tyle z życzeń. Przejdźmy do rzeczy. Ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś podsumowanie roku, to takowe się pojawi już niedługo. Mamy z ekipą pewien fajny pomysł, żeby zrobić takie podsumowanie. Mam nadzieję, że się uda, ale nie obiecuję, bo zawsze, jak obiecuję, że coś wleci, to to finalnie w ogóle nie wratuje albo wratuje z jakimś dużym opóźnieniem. Także żadnych obietnic nie będzie. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. Ale oprócz takiego podsumowania, takiego właśnie większego, chciałem zrobić jeszcze coś. Ogólnie chciałem troszeczkę przegrać sobie wszystkie filmy, seriale, o których na przestrzeń tego roku opowiadałem. Po prostu jakoś się sobie tak jakoś zgrabnie fajnie podsumować i wpadłem na pomysł, że zrobię cielistę listę tych filmów. Cielista jak ktoś nie pamięta to jest taka lista gdzie są kategorie różne i po prostu dane rzeczy się przyporządkowuje do kategorii albo najlepszej, najgorszej albo ci tam pośrednio. I po prostu dzisiaj w tym filmie weźmiemy sobie prawie wszystkie filmy i seriale, które recenzowałem i omawiałem w tym roku i właśnie sobie takie oto podzielimy. Dobra, nie ma co więcej mówić. Przejdźmy do tier Przed wami nasza tier Mamy tutaj prawie wszystkie filmy i seriale, które były. Mamy tu Batmana, mamy Morbiusa, mamy Fantastyczne Zwierzęta, mamy Doktora Strange'a, Kenobiego, Tora, Auta w Trasie, Werewolf by Night, Taste of the Jedi, Czarno i Avatar. Nie ma tutaj dwóch rzeczy. Nie ma tutaj Spider-Man No Way Home, bo mimo tego, że recenzja była w styczniu tego roku, to jest to film z roku 2021, więc tak nie bardzo pasuje. I nie ma też Andora, dlatego że. Jego ja finalnie w ogóle nie skończyłem. Głównie omówiłem odcinki Androida do odcinka 7. Odcinków było 12. Ja obejrzałem na tym ósmy i 9, a kolejnych w ogóle potem nie obejrzałem i miałem to w planach nadrobić do końca roku. Finalnie tego w ogóle nie zrobiłem. Spróbuję na początku przyszłego roku jakoś nadrobić, więc może gdzieś tam jakieś omówienie jeszcze wejdzie, jeżeli w ogóle byście chcieli, żebym omówienie takie po czasie zrobił. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle byście chcieli. Ale mamy ogólnie te 11 rzeczy do przyporządkowania i mamy też 5 kategorii, w jakiej je podzielimy. Może od góry. jest kategoria No Lux, czyli ta kategoria. Najlepsza, wzięta od tego, że Adi często mówi no i Lux. Ja za tą mówię no i elegancko, a jakoś No i lux bardziej mi to pasowało. Potem jest git, bo nie wiedziałem, co tego dać. Potem jest ok, bo często właśnie jak my coś gdzieś tam rozmawiamy, to Adi tam się bardzo mi długo rozpisa jakąś taką wielką, wielki wywód, a ja po prostu mówię okej. Okay. I, I to jest takie, nie wiem, takie, takie bardzo nijakie. Potem jest może być, bo też nie wiedziałem, jak to jakoś inaczej nazwać. A potem jest pad, czyli takie już po prostu. Le lepiej, żeby tego filmu w ogóle nie było. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jest jasne, także zaczynajmy naszą zabawę. Więc tak, pokoi, mamy Batmana. Okej. Okay. Ja mogę go od razu dać w Noirux. W sensie, ja ogólnie, jak wiecie, jestem bardziej fanem Marvela. Znaczy, w tym roku wszedłem właśnie w uniwersum Marvela. Ogólnie już jestem dość daleko, bo jestem już w na początku czwartej fazy, także myślę, że spokojnie tam w styczniu, może nawet już skończę, albo w lutym. Także będzie ok. Ale w momencie, kiedy z żadnym z uniwersów nie byłem tak jakoś bardziej związany, to i tak byłem gdzieś tam fanem spider i gdzieś tam właśnie fanem Batmana. Ogólnie taka moja chyba najbliższa mi postać z DC. Więc no, gdzieś tam Batman sobie oglądałem. Może nie wszystko, ale na pewno trogiem rocznego ojcaża obejrzałem. I nie wiem, tak po prostu jakoś, no jakoś po prostu chciałem zobaczyć tego też Batmana. Zwłaszcza, że dość dobrze się zapowiadał. Zwłaszcza, że go Robert Pattinson, no dla mnie to jest CD Gidego i z bo ja nie jestem w ogóle fanem fanem Zmierzchu, ale mimo wszystko był to jakiś aktor, który się dawnie jakoś dobrze kojarzył, więc no chęci na te filmy dość duże. I jak poszedłem, to się zdecydowanie nie zawiodłem. Film taki naprawdę dość przyjemny do oglądania i podtrzymuje swoje zdanie. Muszę w ogóle sobie zrobić i bo nie robiłem jeszcze. I jeżeli pamiętacie recenzję moją z Adin, to tam wiem, że fajnie, jeżeli ten film był jakimś punktem wyjścia do dalszych filmów. Zwłaszcza, że teraz tam w DC są jakieś różne zamieszania. Się w ogóle kompletnie nie orientuję, co tam się dzieje. Ale no, jakieś tam zamieszania są, jakieś uniwersum ma podobno powstać. Zwłaszcza od momentu, kiedy James Gunn, czyli reżyser Starzików Galaktyki, dostał DC w swoje ręce. No, coś tam kombinują tam to zamieszania, na przykład, z e, Henem Cavillem jako. E, jako Superman. No, ogólnie, nie wiem, co tam się dzieje, tam jest duże zamieszanie. potrzebam kogoś, kto w ogóle gdzieś ogania. Może by nam coś opowiedział, ale po prostu ten film jest bardzo dobry i chciałbym, żeby gdzieś tam, w tym faktycznie powstającym uniwersum, ten film był jakoś istotny. I mam nadzieję, że faktycznie będzie druga część z Jokerem tam w roli antagonisty. No, bo on tam gdzieś był pokazany, zresztą wam opowiadałem o tym. No, nie wiem, co więcej mówić. Po prostu ten film jest dobry, taki bardzo przyjemny, taki trochę inny, ale w sumie każdy Batman jest inny, w zależności od tego, kto go gra, jak te role stworzy i jaki w ogóle tam rzucę stworzy film i tak dalej. To było takie bardziej detektywistyczne niż super ale było też całkiem przyjemne. Także spokojnie mogę Batmana pozostawić na górze. Morbius, no to oczywiście prosta sprawa wiadomo tutaj. Znacie moje zdanie na temat Morbiusa. Ja Morbiusa uważam za najnudniejszy film jaki w tym roku wyszedł, albo nawet w ogóle w przeciągu jakichś tam kilku lat. Wielokrotnie za nim gdzieś tam, jak mieliśmy okazję, to mówiliśmy o tym, że nie lubimy Morbiusa, że ten film jest nudnym filmem i że nie powinien powstać. Już nawet nie chodzi o ten taki problem jakiś, że Morbius, Uniwersum Spidermana w Sony, Uniwersum Spidermana w Marvelu. Nie wiem, też tego nie ogarniam. Od tego jest Adi. Grunt, że po prostu Morbius jest nudnym filmem, ten film nie powinien powstać i... No niestety powstał i jest. Ale moje zdanie o się nie zmieniło, więc zostałem go na samym dole. Dalej, fantastyczne zwierzęta, tajemnice Dumbledore'a. Jak wiecie, ja chciałbym, żeby fantastyczne zwierzęta zniknęły, żeby ich w ogóle nie było, bo moim zdaniem w ogóle to, że one powstały bezsensowne... Znaczy nie, fantastyczne zwierzęta jakie znaleźć był filmem bardzo przyjemnym, takim faktycznie fajnym do pooglądania i na tym mogłoby się zakończyć. Zbrodnie Grindelwada niepotrzebne, tajemnice Dumbledore'a niepotrzebne, ale nie były aż takie złe, dlatego nie dam ich do I Pan, dam je do może być. Bo nawet chyba w recenzji mówiłem coś o tym, że nie było aż tak źle, ale ogólnie no i tak fantastyczne zwierzęta nie mają sensu i nie powinny powstać. A też teraz jakieś zamieszanie jest właśnie w HMP też, w ogóle cały czas mówię o jakichś rzeczach takich, właśnie tutaj że jakieś rzeczy się dzieją w takie uniwersalno-filmowo-franczyzowe, ale właśnie w HMP też, też się takie rzeczy dzieją, ogólnie tam coś jest, że no ma coś tam powstać, mają powstać jakieś nowe filmy, coś się mówi o e-bootach, zresztą też o tym wam robiłem odcinek, coś mówiłem o tym, że no fantastyczne zwierzęta raczej już nie będą kontynuowane przez słabe wyniki, no bo jednak Yy, trzecia część zrobiła bardzo słabe wyniki, nie wiem jakie, ale ogólnie mówi się, że bardzo słabe. Coś się też mówi o ekranizacji przekętego dziecka, nie wiadomo czy to będzie. Coś się mówiło o i Harry Pottera, no nie wiem co powstanie, twórcy też tego nie wiedzą. Coś powstanie, ale co, to nie wiadomo. Ale nie chciałbym i-buttów Harry Pottera. Jednak Harry Potter, filmy są ok, fakt, że od książek odbiegają, ale te filmy są jak najbardziej dobre i z nich można spokojnie potraktować jako taki punkt wyjścia do całego nowego uniwersum rozbudowanego. Zresztą Wam mówiłem o tym w analizie, którą zrobiłem. Jedyny analizie w tym roku. Miałem zrobić więcej, nie zrobię więcej, ale w tej analizie mówiłem o tym, że fajnie, jakby te filmy były takim punktem wyjścia i od niego rozchodźmy się dalej i robimy jakieś fajne rzeczy. Ale do fajnych rzeczy te fantastyczne zwierzęta nie należą, ale mówię, ja się aż tak się na tym filmie nie bawię, dlatego nie dam go na sam dół, dam go na może być, bo po prostu, może być i tyle. Chociaż najlepiej by go w ogóle nie było. Dalej mamy Doktora Strange'a. Doktora Strange'a dałbym chyba tak, nie wiem czy git czy okej, okay, więc na razie dam go do okej, okay. może na chw za chwilę zmienię. Ogólnie jeśli chodzi o Doktora Strange'a, to ja się nie z całkiem dobrze, tylko że no był problem taki, że ja nie obejrzałem WandaVision, więc nie rozumiałem tego całego wątku z Wandą i jej dziećmi. I dla mnie to było wtedy przy takie... Zaraz, Wanda chce mieć dzieci, bo po prostu zdejść jakiegoś chłopa i te dzieci by były. Obejrzałem już Wanda Vision, więc już ten wątek Wandy w Doktorze Strange'u rozumiem. Ale ogólnie nie podoba mi się właśnie to, że trzeba obejrzeć serial, żeby zrozumieć film. Co w się sensie tak, jeżeli chodzi o MCU, mi się ogólnie bardzo podoba to, że to jest takie właśnie spójne uniwersum, właśnie, gdzie wszystko się ze sobą wiąże. I to, że trzeba obejrzeć jakiś film, żeby zrozumieć kolejny, nie mam z tym żadnego problemu. A kiedy dochodzą jeszcze tu seriale, które nie wychodzą w kinie, to już mam z tym duży, duży problem. Bo nie każdy też w Disney+, Plus nie każdy w ogóle korzysta z portali streamingowych, niektórzy chodzą po prostu sobie do kina i tyle, więc skąd oni mają wiedzieć co się dzieje w tych serialach? To jest dość duży minus, no bo o ile jest się fanem bardziej tego uniwersum, to faktycznie obejrzy się też seriale i będzie się wiedziało o co chodzi, o tyle ktoś kto nie jest aż takim wielkim fanem nie zrozumie tego, więc będzie takie trochę zamknięte to uniwersum tak właśnie dla tych największych fanów. W sensie, jeżeli będą się i fani dzięki temu to super, ale może to kogoś odtrącić, to mi się nie podoba, zwłaszcza że ja w ogóle jestem teraz w trakcie ogólnej czwartej fazy i ja... Ja rozumiem trochę te argumenty, że ta czwarta faza nie jest taka jakaś super, nie uważam, że była aż taka, ale rozumiem argumenty. Rozumiem czemu ludzie się czepiają o to, że czwarta faza jest taka jaka jest. Rozumiem czemu im się ona nie podoba. Dlatego właśnie mam trochę problem z Doktorem Strange'em, że trzeba obejrzeć serię, żeby go zrozumieć, ale ogólnie film sam w sobie dobry. Mimo tego, że tam też było, że. No, to multiversum można było więcej, coś tam powiedzieć. Nie. Moim zdaniem dobre, bo i tak jesteśmy dalej w momencie takiego wprowadzania multiversum. Musimy jakoś się poznać, ale też nie jakoś mega, bo jak za dużo tu damy, no to też będzie je dobrze. a za mało jak damy, też nie dobrze. Także mi się wydaje, że akurat Dr. Strange dobrze pod tym względem wyszedł. Mi tylko się nie podoba to, że trzeba obejrzeć serial i przestał się jakiś taki problem z tym filmem. Dlatego nie dam go na Git, dam go na OK. Nie zmienię, zostałem na OK. Dalej, Kenobi. No i niestety chciałem dać wyżej, ale też dam Kenobi. No okay. Z tego względu, że Kenobi no, to nie jest serial idealny. Trochę moje zdanie też się zmieniło właśnie w kwestii Kenobiego jakoś tam jakiś czas po obejrzeniu serialu. W trakcie na serialu jarałem się nim jak nie wiem. Zresztą jeżeli okonajcie omówienia to wiecie, że się po prostu praktycznie wszystkim, no miałem tam jakieś uwagi. Ale nie za dużo. Natomiast potem jakoś tak spojrzałem sobie na ten serial jeszcze raz. Nie objęłem mi Watcha, tylko tak przejrzałem sobie po prostu. I ten serial nie jest idealnym serialem. W sensie zdecydowanie można było to lepiej poprowadzić. Nie rozciągać go tak, bo ten serial to jest tak szczerze mówiąc takie, nie wiem. 4 odcinki by się to wszystko zmieściło. A zostało ściągnięte do 6. I to też nie wygląda za dobrze. Wątek yy, z Vejderem. W sensie ja się cieszyłem po prostu, że wejder jest. Ale to też takie trochę przekleństwo, że jak się słyszy, że wejder ma się pojawić, to się skupiamy tylko i wyłącznie na Wejderze. Także nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze dobrze, że ten Vader był. Z jednej strony dobrze, bo dzięki temu mogliśmy coś więcej się o Vaderze dowiedzieć, mogliśmy mieć całą tą ich relację tak bardziej pokazaną i dzięki temu dostaliśmy pojedynek w szóstym odcinku, który jest naprawdę epicki. Ja ten pojedynek czasami jeszcze raz oglądam, bo uwielbiam ten moment. A z drugiej strony teoretycznie między trzecim a czwartym epizodem mieli się w ogóle nie widzieć, także to chyba zależy od tego, jak to uważa. W ogóle miałem pomysł na taką analizę, której finalnie nie zrobiłem, czy Kenobi był potrzebny. I ja uważam, że mimo wszystko tak, bo jednak gdzieś tam dowiadujemy się co u Kenobiego, tylko że zostało to słabo poprowadzone, trochę rozciągnięte Może można Byłoby tu coś zrobić, coś lepszego, mi się wydaje. Lepiej to jakoś sensowniej poprowadzić, dlatego zostawiam go na ok. Wyżej go nie daję. Następnie jest Toro Thunder, No dam go, niestety, na może być też właśnie jest to samo: w sensie jak go oglądam, jałem się, jak nie wiem. No potem po seansie jakiś tam czas moje zdanie się trochę zmieniło. I też dlatego, że obejrzałem poprzednie filmy Tora, a też pamiętam właśnie tak sobie myślałem. Czwarta faza mi się bardzo podoba, ale nie wiem, co się działo wcześniej, a wcześniej działy się o wiele lepsze rzeczy, więc czwarta faza przy poprzednich będzie mi wypadała o wiele gorzej, kiedy już na. Poprzednie. I jak zobaczyłem wszystkie inne filmy to, jak zobaczyłem jak oka. po prostu jak Nałka to jest taki super film i ja się stawiam jak to się stało. Powstał jak na rok, a chwilę później powstało Fentander. Jakim cudem taki spadek jakości się stał? Jak na ok jest naprawdę świetnym filmem? Jakim z tym wygląda tak? Bo jej ja pomysł na film jest spoko. Mamy Gora bogobójcę, no zabija Bogów. Ej, to jest fajna rzecz, to jest naprawdę fajny pomysł. O tyle co my sami z Adim przyznaliśmy, że trochę y, potencjał Go został niewykorzystany, można było go więcej trochę zrobić. I że to był trochę za bardzo komediowy. Trochę za dużo tych komicznych elementów, te przekręte kozy. Nie wiem po co te kozy były, można było je spokojnie wywalić. Dla mnie w tym momencie dobieczne już poprzednie filmy, przy innych wypada. Słabo. Zdecydowanie uważam, że wypada lepiej niż Darkwood. Darkwood jest dla mnie najgorszym filmem, Tora, więc jeżeli właśnie miałeś taką też listę filmów Tora, to będzie Jak pierwszy film. Love and Thunder i Darkwood. Ale Darkwood też bym dał na może być. Aż tak źle nie, po prostu, no, gdzieś tam, mimo wszystko, Love and Thunder wypada lepiej. Bardzo mi się podobała się. pomysł na film, klimat filmu mi się bardzo podobał, taki właśnie rockowy mi się to bardzo podobało. Tylko po prostu za dużo elementów komicznych, trochę słabe właśnie tutaj wykorzystanie Goła, a można było więcej i nie wiem, czy coś jeszcze mi tak przeszkadza. Więc zdajemy, to na może być. Mam nadzieję, że powstanie piąta część Toa, która będzie naprawdę taka puszona epicka, zwłaszcza że to chyba ma być ostatnia część Toa, czy jakoś tak, nie wiem, coś tam było, jakieś informacje o Chrisie Hemsworth, ie, że on chyba nie chce, grać. już ja w ogóle, czy coś tak. Nie wiem dokładnie, jak to tam się dzieje, ale mam nadzieję, że na piątą część, i że ta piąta część będzie naprawdę taka taka porządna. Następny auta w trasie. daję zdecydowanie na Git. Ten serial był bardzo przyjemny. Bardzo się fajnie oglądało. Takie po prostu fajne przygody. Zygzaka i złomka. Jedne lepsze, jedne gorsze. Ale ogólnie był taki bardzo przyjemny do oglądania. Faktycznie jak ktoś jest fanem auta tak jak ja, no to polecam obejrzeć sobie. On tam trwa tylko godzinę czasu. Obejrzyjcie sobie naprawdę fajny. Tylko, że po prostu no mało tego bo W sensie chciałem więcej. Miałem taki trochę niedosyt na koniec i przez ten niedosyt nie daję go na Noirux, daję go na Git. daj Werewolf well by Night. Werewolf well by Night daję na no, no, Naprawdę, Werewolf by Night to był bardzo fajny film. Był przyjemnie po prostu. Ja mówię, nie przepadam za filmami tego typu, ale ten film mnie kupił po prostu. Siadłem sobie na tą godzinkę około i po prostu bardzo się dobrze bawiłem. Nie mam się do czego przyczepić. Może że że womówiłem, się do czegoś przyczepiłem, o czym nie pamiętam, ale na ten moment nie mam się do czego przyczepić. Daję go na Noi Lux. Bo zasłużone zdecydowanie. Więcej takich rzeczy w Marvelu potrzeba. Tales of the Jedi. Dokładnie ten sam powód, co ta w trasie leci do Git. W sensie jest doby, ale chciałbym więcej. Chciałbym więcej. Mam trochę dosyć, Tam jest mało tego. Zresztą to, to, co Wam zresztą chyba mówiłem w omówieniu, że najpierw mieliśmy historię Asoki, potem była historia Duku, i potem wracamy do historii Asoki na koniec. Sprawiło, że ja się zaangażowałem w historię Duku. Chciałem jak najwięcej tej historii. Nagle wracamy do Asoki. Już nie jestem jakoś tak super mega usatysfakcjonowany tą historią. Zwłaszcza, że ta historia Duku była o wiele mi się wydaje. Historia Soczi była dobra, ale historia duku była o wiele lepsza. Tam więcej się działo i mi się wydaje, że to spokojnie cały serial mógł być poświęcony Duku te sześć odcinków. A na przykład, załóżmy, nie wiem, sezon drugi byłby poświęcony Asoce czy coś takiego. Więc tutaj też daję Git, ale po prostu przez to, że chciałbym tego więcej. Następnie Chana Pantera zdecydowanie daje na Noilux. W się sensie tak, ogólnie, jeżeli chodzi o Chana Pantera, strasznie się obawiałem, czy ten film sobie bez. Chai poradzi, czy brak Czadwika był na przeszkodzie jakoś zrobił tutaj dobrego filmu, a film jest zdecydowanie świetny ja się bawiłem świetnie, Adi zresztą też się świetnie bawił, po prostu film mega przyjemny, wprowadzenie Ironheart super, wprowadzenie na Namora super, więc taki antagonistów w MCU nam potrzeba i po prostu nie ma co się do tego filmu przyczepić i na koniec Avatar no to dajemy na git, to mówiłem wam zresztą w recenzji, w sensie Avatar jest całkiem przyjemnym filmem, bardzo fajnym, tylko że ten film nie pchał fabuły do przodu, ale to też jest jakiś taki wielki problem, bardziej dla mnie problem, bo to że ten film się momentami dłużył, strasznie i ciężko było mi wytrzymać te 3 godziny w kinie. I chyba tylko dlatego dam go po prostu na git, zamiast na no i lux. I tak właśnie prezentuje się moja tier lista. Jeśli ktoś z Was w ogóle chciałby ją zobaczyć, to pewnie wleci po wrzuceniu odcinka na grupę na Facebooku i na Discorda. Zresztą, jeżeli ktoś z Was też chciałby się swoją te listą podzielić, to zostawiam Wam link w opisie. Zróbcie, wypełnijcie, potem pobierzcie i wrzućcie na grupę albo na Discorda i oznaczcie hashtagiem hashtag TR22. Myślę, że będzie fajnie, jeżeli tak się tier listami swoimi powymieniamy. I to będzie już na tyle w tym odcinku. Także, jeżeli was się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i jeszcze raz życzę Wam szczęśliwego nowego roku, oby był lepszy od poprzedniego. No i mam nadzieję w tym nowym roku się widzimy w kolejnych filmach. Także w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!